Witam Państwa w obiecywanym już wcześniej Zagrajmy w Stonekeep. Będę mówił trochę cicho, bo takie są okoliczności przyrody aktualnie panujące w moim otoczeniu. Dobra, widzieliście już intro. Tu mamy takie wstępne menu. Czyli nie jest to zbyt rozbudowane. Nowa gra, załaduj i wyjdź. No to bierzemy nową grę. Czarny ekran przez chwilę. Dramatyczny. I take these artifacts to aid your quest. The mystic mirror of Afri will aid your personal vision. And a keyless scroll will store whatever you may find. No i tak, mamy wstępnie nasze, nie wiem, nazwijmy to. Tutaj mamy ekwipunek tak zwany, a tutaj, jakby to powiedzieć, panel kontroli nad naszą postacią. Jak widać, jesteśmy dosyć wysportowani, fajnie. Jest to pierwsza gra, z jaką się spotykam, gdzie te elementy są, ich istnienie jest w ogóle wyjaśnione w jakiś sposób. Zawsze to było tak technicznie, no nie? A technicznie po prostu, w sensie obsługi gry, a tutaj mamy, no, wyjaśnione, tu mamy mistyczne lustro i jakiś tam super scroll tequila, czy tam jakkolwiek on się nazywa. Nieważne, w każdym razie będziemy tego używać. Jeszcze za chwilę zobaczycie, jak nie będę się rozdrabniał. Więc grajmy dalej. Zbieramy przedmioty prawym klawiszem myszy, podnosimy i możemy sobie wciągnąć coś do naszej, do naszego ekwipunku, do naszego mistycznego zwoju, uderzając pięściami czy czymkolwiek w jakiś taki piach, powiedzmy, możemy właśnie go przeszukiwać. Prawym klawiszem myszy znaleziony przedmiot od razu ląduje w scrollu. Jak widzicie, tutaj jest kamień i czaszka. Służą one głównie do rzucania. Nie wiem. No, kamienie do rzucania, czaszki jeszcze tam. Arm yourself quickly. Zastosowanie. Find the stairs leading down. Schody na dół, tak? No to szukamy schodów na dół. Jak widzicie, jest to dość podobne do Gardum, super. Jest to dość podobne do Lands of Lore, albo Eye of Beholder, albo, tak jak już to jest dzisiaj bardzo popularne, Legends of Grimrock. Tak, ten dźwięk, który słyszeliście, oznacza, że coś nam przybyło. Bierzemy kamienkę, żeby było ciepło. I przeszukujemy skrzynię. Ja lubię wyciągać tak świadomie, wiedzieć, co tam jest. Co wyciągam. Tak, wyślijcie więcej żołnierzy do Fortu Thunder. Frogs stają się niezłomni, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra, ja te frogi będę nazywał, będę je nazywał żabolami, bo one są żabolami. No i oczywiście można rzucać sztylecik. Najlepszy jest do rzucania, ale można go też użyć w ten sposób. I korzenie. Za pomocą korzeni się leczymy. No i już mamy coś tam w tym naszym zwoju zapisane. Jeszcze się go nie przewija, ale będzie się go przewijał z czasem. Dobra, ten zwój sobie weźmiemy. O, już za chwilę będzie
będzie można przewijać, to nadzieję. Te kubki siana też się przeszukuje. Najczęściej korzonki można odwalać. Dobra. Przeszukujemy kubko. Kupę przeszukujemy, super. Witamy mrówkę. Witamy mrówkę. Na szczęście mrówka nas nie atakuje, my też w takim razie nie będziemy robić nic złego. I teraz sekret, jaki podpatrzyłem u jednego z graczy. Raz, dwa, trzy. Jak się tak trzy razy pociągnie, to tutaj odblokowuje się takie coś. O, proszę bardzo. Nie było, a jest. Tajemnicza wnęka. Zbieramy buteleczki z oliwą. Oliwa jest dobra. Takie. Koktajle Mołotowa. I teraz co najważniejsze. To. Ja to wezmę. Oj. Dawaj. To jest podobno najsilniejsza. Weźmiesz to czy nie? To jest podobno najsilniejsza. Najsilniejsza broń w grze. A żeby nie iść na łatwiznę, będę jej używał w ostateczności. Mógłbym też w ogóle jej nie wziąć. Ale przynajmniej będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Rzeczywiście wystarczą dwa dziabnięcia i cześć. Gdzie normalnie nie jest to aż tak proste. Więc chodzimy na dół. Lost one, is this the best you can do? This mortal is not worth my time. Kulkum, do not gloat so soon. My champion will defeat you. Your imprisonment is the start. You have escaped me once. You shall not escape me again. I have you now, and I will find the rest. Now, back to your You are foolish to put your trust in the This One Bearer. I will show you that you should not believe in your foolish mortals. Begone! Mortal, know that your soul is still your own by my whim. The tides of destiny will not save you at the appointed time. Know that we shall meet again. Tread lightly until then, for my wrath. Tak, złowieszczy koleś. Złowieszczy koleś. Bardzo nieprzyjemny typek. Prawdopodobnie przez niego nasze miasto upadło tak nisko. Ta mrówka, czy nas zaatakuje? Najwyraźniej nie. Nic nie było. O! To się zawsze przydaje. I tu mamy pierwszą walkę. Jak widać, to bardzo trwa, ale da się przeżyć. Sprawdźmy, jak tam nasz status. Zjedzmy więc korzonka. Jak dużo można? Gdzieś do 60, dobra. Nie wszystkie mrówki nas atakują. To chciałbym widzieć. Idziemy na wschód.
dobra, niech będzie. Szczerze mówiąc. A i na razie nie mamy mapy, żeby było ciekawiej. Ale będzie w swoim czasie. Co też jest dość dobre, myślę. Na razie mrówki jakoś nas nie atakują. Chociaż może powinniśmy ich trochę poatakować, żeby poćwiczyć nasze zdolności przeróżne. A to co za miejsce? No klucz, nie mamy klucza w tym momencie. Żadnego. No dobra, mrówki, nie bić się. Wykonamy teraz rzut kamieniem. Była twarda mrówka. Jeszcze nas coś bije? A, to was tu więcej jest, tak? A sobie poszło, dobra.